Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota opublikowało ostatnio ranking samorządów liderzy samorządowych Inwestycji 2017-2019. Na których miejscach znalazły się jednostki z naszego powiatu? Sprawdzamy to. Autorzy rankingu, tworząc zestawienie pod uwagę, biorą całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat, w tym przypadku lata 2017-2019. W ten sposób chcą uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika, będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu. Poza wydatkami zapisanymi w budżecie autorzy, Starają się uwzględniać także wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne. W tym celu od kilkunastu lat rozsyłają ankiety do miast na prawach powiatu. Wiemy skąd że skala działalności w inwestycyjnej spółek komunalnych w mniejszych miastach jest znacznie mniejsza niż w miastach na prawach powiatu, więc skala błędu wynikającego z oparcia się tylko na danych budżetowych jest tam mniejsza. Mimo stabilizatora w postaci średnich trzyletnich wyniki rankingu inwestycyjnego należą do najmniej stabilnych. Jedyny niezmienny od lat element krajobrazu to dominacja gminy. Kleszczów, która w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydaje na inwestycje około 6 razy więcej niż pierwsze w klasyfikacji miasto na prawach powiatu. Informują autorzy rankingu Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska. Trzeci raz z rzędu liderem wśród województw zostało Podlaskie, na drugim miejscu znalazło się Województwo Świętokrzyskie. W zestawieniu powiatów Konecki uplasował się na 180. pozycji. Średnie wydatki per capita wynoszą tu 179 złotych i 44 grosze. Jest to spadek w porównaniu z notowaniem z lat 2016-2018, kiedy to powiat Konecki był na 118. miejscu. W miastach powiatowych Końskie znalazły się na 170. pozycji. To awans ze 186. miejsca. ze średnimi wydatkami na głowę mieszkańca 587 złotych i 18 groszy. W zestawieniu innych miast Radoszyce znajdują się na 193 pozycji. To awans z 269 miejsca. Ze średnimi wydatkami na głowę na poziomie 994,69 zł i 69 groszy. A Stąporków znalazł się na 308 miejscu. To awans z 332 pozycji. Tam na inwestycje średnio na głowę jednego mieszkańca wydawane jest 768 zł i 13 groszy. W notowaniu gmin wiejskich najwyżej plasuje się Ruda Maleniecka. To 211 miejsce. Awans z 360 ze średnimi wydatkami na głowę na poziomie 1324,71 zł. Następnie mamy supię Konecką na 360 miejscu, awans z 521, ze średnimi wydatkami per capita 1114,55 zł. Niżej w rankingu uplasował się Fałków. To 516 miejsce, spadek z 358 lokaty. Średnie wydatki w gminie Fałków na głowę to 970,42 zł. Dalej mamy gminę Smyków na 659 pozycji. To bardzo mocny spadek z 247 miejsca. Tutaj średnie wydatki per capita wynoszą 869,46 zł. Najdalej w rankingu spośród naszych gmin znalazła się Gmina Gowarczów. To 1169 miejsce, spadek z 1096 lokaty. Ze średnimi wydatkami per capita na poziomie 545,71 zł. Dodajmy, że w całym zestawieniu jest 1537 gmin.